Witam. Jestem Marcisów, wy jesteście wy, to jest Still Life. Ostatnio skończyliśmy... Wydaje mi się, że skończyliśmy wątek Gasa. Chociaż czego skończyliśmy, nie dowiedzieliśmy się w sumie nic. Spotkaliśmy niedoszłą ofiarę i się flashback skończył, bo zadzwonił telefon. Jedziemy do kostnicy. Pożegnamy się z ojcem. Nie ma go. Może śpi. A nie, siedzi. Cześć, tato. Cześć, kochanie. Czytałeś kiedyś pamiętniki dziadka? Część przeczytałem, owszem. Znalazłaś coś ciekawego? Tak, znalazłam pamiętnik, w którym opisuję jedno ze śledztw. Serio? Które? To w Pradze. Czytałeś to, tato? Wiesz, kochanie, są rzeczy, których lepiej nie odgrzebywać. Tato, zadałam ci pytanie. Nie, nie czytałem tego. Raz jedyny zapytałem go o to, co się wydarzyło w Pradze. I widać było, jak strasznie zabolało go to wspomnienie. Chociaż za wszelką cenę nie chciał tego po sobie pokazać. Gdy zobaczyłem ten wyraz twarzy, to już nigdy potem nie chciałem się dowiedzieć, co tam zaszło. Pytałeś o to babcię? Nie, nie chciałem. Jak już ci mówiłem, są rzeczy, których lepiej nie odgrzebywać. Wiedziałeś o babci? Tak, wiedziałem. Do czego zmierzasz? Tato, ja nie osądzam. Ja tylko chciałam wiedzieć, czy ty wiedziałeś. Idziesz gdzieś? Tato, chciałam się zobaczyć z Claire. A, agentka Claire Ashby. Jedna z najlepszych w swojej działce. Uwielbiam, jak składa zeznania w sądzie. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Tak, ma tylko kłopoty z porozumieniem się z córką. Będę się już zmywać, tato. Jasne maleństwo. Wiktorio... Tak mi przykro. Nie, tato, to... Że nie zrobisz ciasta. W ogóle nie powinnam była tam wchodzić. W porządku, kochanie. Czasami po prostu zapominam. Zadawanie pytań to w końcu twoja praca. Niedługo wrócę. Okej, uważaj na siebie. Tylko pamiętaj, żeby zrobić ciasto. To było ciasto, ciastka... Cokolwiek. Dobra. Czas opuścić willę. Jakie okno. Aż żal dupę ściska. Tym razem wejdę tak po prostu, czy znowu będę musiał wpisywać te cholerne kody? Piwnica. Znaczy ta druga piwnica, bo w jednej już jesteśmy. Nawet podpisali piwnica 1, piwnica 2. Żeby się nie myliły. Otwórz. Dziękuję bardzo. O! The fuck? Co do? Skarbie! Co ty do cholery robisz? Ja? Myślałam, że ty. O Boże. Sprawdź na monitorach. Okej, zaczyna się ciekawie robić. Co to jest? Zaraz wracam. To nie system zabezpieczeń powinni zmienić. Tylko tam był dźwięk? Okej. Zobaczmy, co na monitorach. Raczej się za dużo nie dowiemy, bo osoba stąd właśnie wyłaziła. Chociaż... Łopanie. A, to mi pomogło trochę się zorientować, jak to miejsce jest... budowane. Jezu, kamera jak w tych. Jak w scenach akcji Marvela.
Rozlicz gościowo. A za pieprza. Upar krowiec. Mogłoby wyjechać z działkiem i go dostrzelić. Co to za auto? Szkurwa, gówno z tego wyjdzie. Ja tylko żartowałem zastrzelić. Ale w sumie racja. W końcu to Ameryka, wolna. Będzie miniaturka? No będzie miniaturka. Nie do końca. Ale prawie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co? A, dobra. Wróciliśmy. Myślałem, że będziemy go cały czas śledzić. Ale najwyraźniej nie. Co on zrobił ze zwłokami? Poza tym, że je rozwlekł jeszcze bardziej. Jak on się tu dostał? Są święta, prawie wszyscy są na urlopie, ale... Ale prawie wszyscy. Hej. Hej! Wszystko w porządku? Będę co się stało? To zalepić? Nic nie jest. Pewnie ją. Pobiegłam za nim. Uciekł mi skurwiel. Ważne jest to, że jesteś cała i zdrowa. Aha, jeśli chodzi o... Daj spokój. To może poczekać. Na pewno? Ej, to Browning może poczekać. Na pewno, skarbie. Wszystko jest okej. Idź już. A u ciebie co się wydarzyło? Nigdy nie przypuszczałam, że moje własne laboratorium stanie się miejscem przestępstwa. Podejrzany zostawił to. Zdjęcie młodej kobiety, a z tyłu napisał następna. Muszę to posłać do dalszej analizy. Gdzie je zostawił? Włożył do niej. Rozerwał szwy tuż pod mostkiem i wcisnął je do środka. Inni o tym wiedzą? Tak. Zadzwoniłam na górę i odebrał Todd. Powiedziałam mu, co wiem. Oczekuję cię teraz. Nie wydawał mi się zbyt szczęśliwy. Mogę się domyślić. Dobra, ruszam na górę na spotkanie z Toddem. Powodzenia. Howardem? Ja się zajmę tym bałaganem. Powiem ci, jeśli coś znajdę. Okej. Ja... W takim razie idę na górę. To było bardzo niespodziewable. Może coś zostawił jeszcze. W śmietniku na przykład? Dobry Boże, jak tu śmierdzi. Nie. A szkoda. Chociaż w sumie jakby coś zostawił, to bym musiał to znaleźć. Jak się rozsuwają te drzwi, to tak... Nie widać, co jest w środku. Mógłby ktoś być. W sumie ta winda jest ogromna. Teraz tak o tym pomyślałem. Halo? Cześć, kotku. O, cześć, Richard. Wybiegłaś z galerii w takim pośpiechu i nawet nie zadzwoniłaś, więc trochę się martwiłem. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Przepraszam za tamto, ale znaleźli kolejną ofiarę i w ogóle różne dziwne rzeczy się teraz dzieją. O Boże, dajesz sobie jakoś radę? Padam z nóg i wprost marzę o chwili relaksu. Na przykład takie jak 2 noce temu. To rzeczywiście było dosyć rozluźniające. Mam pomysł. Wpadnij do mnie, pokażę ci nową wystawę. A potem możemy się porelaksować. Kusząca propozycja, ale muszę odmówić. A czemu? A, no cóż, muszę iść do szefa i dać na siebie nawrzeszczeć. A co cię tak w ogóle naszło z tą wystawą? Nigdy nie widziałam, żebyś tak bardzo angażował się w pracę. No bo widzisz,
Ja właściwie odkryłem tego artystę. Nie sam, rzecz jasna. Pomogło mi w tym kilka osób z Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Chicagowskim. Odkryliśmy go na aukcji. Mieszka w Los Angeles, ale pochodzi z Chicago. Nazywa się Mark Ackerman. Wraz z ludźmi z wydziału kupiliśmy większość jego obrazów, ale wciąż kilku szukamy. Tak czy inaczej, mamy wystarczająco dużo, żeby zrobić wystawę. Nie gniewaj się, ale naprawdę muszę iść. Wybacz, sama wiesz, jak się potrafię zaangażować. Owszem, wiem. Pogadamy wkrótce. Jasne, kotku. Uważaj na siebie. Będę. Pa. Pa. Ciekawe. Nietoksyczny związek? Tak, ja... Protagonistki. Nie, to znaczy... W grze... Ale... Mikroidów. Tak, ale... Co tu się do diabła dzieje? Co to ma znaczyć, że podejrzani włamują się do kostnicy? Agentko McPherson i oficerze Miller, chcę was widzieć w swoim biurze, natychmiast! A jeśli już o tym mowa, niech któreś mi przyniesie kawę. Okej. Okay. Tak po prostu? Wiktorio, mogłabyś... Wyluzuj, Miller, będę cię kryła, tak czy siak masz raport do dokończenia. Już nawet przyniosę mu tę pieprzoną kawę. W następnym odcinku Policjantów z Chicago agentka McPherson przynosi szefowi kawę. Miller, mógłbyś nie utrudniać mi tego wszystkiego? Tak, przy okazji to mam dobre wieści. Wpadnij do mnie później. A z grubsza o co chodzi? O zbieżności danych. Chyba coś mamy. Nie powiedziałeś. Nie, najpierw chciałem pogadać z tobą. Fajnie, zobaczymy się później. Spójrzcie na te szafki. Co jest w nich nie tak? Perspektywa? Jaka perspektywa? To one się wiją jak wąż. Dobra, chodźmy po tą kawę. Nie ma kubków, więc trzeba iść do sali przesłuchań. Bo jeżeli dobrze pamiętam, tam stoi kubek szefa. A, ręka. Todd. Howard. Po prostu Todd. FBI. Jaki czysty. Co on z niego pije, wodę? Kubek Todda jest pusty. Lee. Rekenste. Nie potrzebuję serwetek. Żeby wytrzeć ślinę z twarzy, jak będzie dar mordę? Cóż za brak przezorności. O, mogę coś ukraść. Gdzie to było? Paralizator? Hej, mogłabym potraktować nim Todda. Może dodałoby mu to osobowości. Nej. Gdzieś tu... A, kawa. Oto pańska Klik. Kawa. Dziękuję. Strasznie malutki kubeczek. A czym tym razem pana wkurzyłam? Wyraźnie pamiętam, że prosiłem o panią razem z Millerem. Zresztą nieważne. Oby tylko nie zapomniała pani, że jesteście partnerami. Nie, nie zapomniałam. Dobra. Teraz proszę mi powiedzieć, co się stało wieczorem. Facet wszedł do środka. Przypuszczam, że przez garaż. Claire już zdążyła mnie wprowadzić. Chcę wiedzieć, co się stało na zewnątrz. Ścigałam go wozem aż do zaułka. Spiął się na dach po schodach pożarowych. Gdy się tam znalazłam, uderzył mnie z zaskoczenia kawałkiem drewna. Potem uciekł drugimi schodami. Padły strzały? Tak, jeden. Są już jakieś tropy w tej sprawie? Poza wyglądem kolejnej ofiary? Nie bardzo. Nie mamy pewności. Claire przeszukuje bazę danych i może coś znajdziemy. To wszystko? Chciałabym już wrócić do pracy. Na razie odpocznie sobie pani od tego śledztwa. Co? Dlaczego? Już to przerabiałem. Agent zbyt bardzo angażuje się w sprawę i potem mu odbija. A czy mi odbija? Jest pan wkurzony o to, że w telewizji wychodzimy na debili. Liczy się tylko to, co mówią, prawda? Nie, tutaj chodzi o to, jak się pani ostatnio zachowuje. Trochę się obawiam o postępy w tej sprawie i myślę, że przydałaby się pani przerwa. Gówno, prawda. To tylko potwierdza, że mam rację. Wiesz co, Browning? Zazwyczaj najpierw się całuję, zanim mnie ktoś wypieprzy. Po pierwsze, po drugie,
Kto się zajmie tą sprawą w takim razie? Bo tak trochę nam brakuje ludzi w tym momencie. No to co chcesz, Miller, powiedzieć? Jak? O, to do mnie. Okay? Niespecjalnie. Zostałam odsunięta od sprawy i prawdopodobnie on ją przejmie. O kurwa. Tak mi przykro. W porządku. Byłam, zobaczyłam, koszulkę kupiłam. Ej, co się stało tam na dole? Myślimy, że morderca włamał się do kostnicy i zostawił nam zdjęcie kolejnej ofiary. Jaja sobie robisz, co? Jaj sobie nie robię. Odważny skurwiel, to trzeba mu przyznać. Powinieneś tam pójść i zerknąć na zdjęcie. Claire musi poddać je kilku testom, a potem wysłać do laboratorium. Swoją drogą wlazł w tym swoim kombinezonie. Tak po prostu, przez ulicę, do garażu. Z garażu do windy, zjechał na dół. Jakimś cudem wlazł. Znał najwyraźniej kod. Wow. Myślisz, że tam na dole jest bezpiecznie? Z całą pewnością. Dobra, pójdę zobaczyć. Aha, co to za wielki trop, o którym była mowa? Zrobiłem to, o co prosiłaś. Zestawiłem dane o czwartej i piątej ofierze. Coś otrzymałem, ale to równie dobrze może być bez znaczenia. Dawaj. Mówiłaś, że dwie ostatnie ofiary prawdopodobnie znały sprawcę, ponieważ zakrył im twarze. No i jest pewne nazwisko, które łączy obydwie dziewczyny. Niejaki Wacław Kolar. Spróbowałem go powiązać z ofiarami 1, 2 i 3, ale nic z tego. Skąd wytrzasnąłeś tego Wacława Kolara? Przeczytałem raport Claire o piątej ofierze. Dołączyła do niego zdjęcie znalezione w torebce ofiary. Widać na nim ofiarę, kobietę i mężczyznę. Facet kogoś mi przypominał. Jest jedną z osób, które przesłuchiwałem w sprawie czwartej ofiary. Dawał jej korepetycje. Wygrzebałem swój własny raport i to jest ten sam facet. Nie mam co do tego wątpliwości. Są jakieś związki pomiędzy czwartą a piątą ofiarą? Z tego co wiem, to się nie znały, ale ten facet je łączy. Może przydałaby się jeszcze jedna rozmowa? To na pewno. Pójdę sama, ciebie już widział, więc tak powinno być łatwiej. Nie będzie się tak denerwował. Okej, a ja odwiedzę pana Kolara. Wysłałem ci adres na twój komputer w samochodzie. Jeśli dam radę, pójdę porozmawiać ze znajomymi ostatniej ofiary. Może uda mi się pogadać z tą drugą dziewczyną ze zdjęcia? Dobra myśl. Tu nas raczej nic już nie czeka. Chodźmy. Tam. Wejdę jeszcze raz do piwnicy, ale tej drugiej piwnicy. Czy może Claire by czegoś nie chciała? Raczej nie, bo z nią gadałem. W tym momencie nic dla ciebie nie mam. Wróć za jakiś czas. Okej. Okay. Okej, to będę musiał sobie jeszcze jedną scenkę ocenzurować. Że flaki na wierzchu? Nie, że na gość. Dlaczego ja pojechałem na ósme? O Jezu... O Jezu... O Jezu... O Jezu... Dobra, do auta. Coś tu jest, że mogę tak jeszcze tu podleźć bliżej, nie? Nie, ale jest nowa miejscówka. Jest to kampus. Co tu jest napisane? University of Chicago. Nic nie leży wokół. Lampek choinkowych nie zabiorę. Są ludzie.
i oni się uczą. Niemożliwe, to musi być jakiś pornol. Student by czytał podręcznik. Kto tam? Agentka McPherson, FBI. Chciałabym zadać panu kilka pytań, jeśli ma pan czas. Dla pięknej agentki zawsze znajdę czas. Mogę wejść? Naturalnie. Boże, wybacz, że zapytałam. Słucham? Nie, nic, po prostu głośno myślę. Aha, okej. Clockwork Nightmare. Z tego gatunku film. Znasz niejaką Natalie Kenward? Owszem, znałem. Przypuszczam więc, że wiesz, że została zamordowana mniej więcej miesiąc temu. Tak, i już rozmawiałem o niej z oficerem policji. A w takim razie znałeś... Tak, wiem, ale byłabym wdzięczna, gdybyś mi przypomniał. Kim była dla ciebie? Przyjaciółką? Zwykłą koleżanką ze studiów? Łączyło was coś? Dawałem jej korepetycje. Studiowała kryminologię, a ja pomagałem jej z niektórych przedmiotów. Często tu przychodziła. Znasz Cynthia Woods? Cynthia Woods? Nie, nie wydaje mi się. Jesteś pewny? Może to zdjęcie ci pomoże. A, tak. To przyjaciółka mojej sąsiadki. Widziałem ją na imprezie. Stamtąd jest to zdjęcie. To było zdjęcie ciała. Wiem, że to fabularnie wcale mu nie pokazała tego, tylko to, co dostała później, ale na grafice było widać, co to było za zdjęcie. Student kryminologii, co? Macie coś z profesorem Prattem? Nie, ale znam go. Miałem z nim kilka dyskusji na temat dziwnych, nierozwikłanych spraw. Wciąż jest MWR-em? MWR-em? Mocną woń roztaczającym. Innymi słowy, śmierdzi. Tak, wciąż nim jest. Okej. A więc nie jesteście z Cynthią w bliskich kontaktach? To raczej moja sąsiadka się z nią przyjaźni. Ja chyba widziałem ją jakieś dwa razy. Na imprezie i na korytarzu. A skąd to pytanie? Znaleziono ją brutalnie zamordowaną w opuszczonym budynku. Nie myśli pani chyba, że... Hej, ja tu cały czas siedzę i pracuję nad magisterką. Nigdzie nie wychodzę. Poszedłem do Mii na imprezę, bo mnie zaprosiła. Myślę, że dlatego, żebym nie narzekał na hałas. Tak, tak, siedzę i pracuję nad magisterką. Kogo pan próbuje oszukać? Pewnie siebie. Mia to ta druga dziewczyna na zdjęciu? Tak, jest moją sąsiadką. Twoja praca magisterska, o czym piszesz? Tematem jest sprawa seryjnego mordercy, zwanego rozpruwaczem z Perlowki. Miała miejsce pod koniec lat 20. Co ty nie powiesz? Zna pani tę sprawę? Można tak to ująć, owszem. Mogę się przyjrzeć? Jasne. Wydrukuję pani nawet kopię. Dobra, mogę dostać tę kopię? Jasne, zaraz wracam. No fajne miejsce. Teraz mam szansę. Powinnam coś zwinąć, żeby zdobyć odciski palców. Nie lubię takich... Jak to się nazywa? Nie patodeweloperka, tylko... Nie mogę tego zabrać. Za duże ryzyko. Nie lubię wszystkiego na... Nie lubię... takiego apartamentu, gdzie wszystko jest praktycznie w jednym pokoju. O, I want to believe. O. Na tym radny. Na pewno jest mnóstwo odcisków, ale pewnie by zauważył, że zniknęło. Czyli na serio muszę się wrócić i przynieść narzędzia do ściągania odcisków. Potrzebne mi odciski palców, a nie próbka nasienia. No to też by pomogło. Zwłaszcza, że... Ej. Próbka nasienia też byłaby przydatna. Można by porównać z tymi, które mamy.
Zdrapana etykieta. To powinno wystarczyć. Proszę. Dziękuję bardzo. Na pewno przeczytam. Byłbym wdzięczny za pani opinię, oczywiście, jeśli znajdzie pani chwilę wolnego czasu. Coś się znajdzie. Nie planuje pan wyjeżdżać z kraju? Nie. To dobrze. Dziękuję za współpracę i będziemy w kontakcie. Coś tu jeszcze może jest gdzieś coś? Nie? Nie. Można do daleko pobiec. Zaczepiny z pani? Nie, ale telefon zadzwoni. Tak? Cześć, to ja. Co jest? Nic takiego. Dzwonię tylko, żeby ci powiedzieć, że jestem w drodze do współlokatorki ofiary numer 5. Może ona powie nam coś więcej o Wacławie i tej dziewczynie na zdjęciu. Nie musi, wiem kim ona jest. To sąsiadka Wacława. Tak w ogóle to właśnie skończyłam go przesłuchiwać. Jak poszło? On jest nieszkodliwy, zresztą i tak nie pasuje do profilu. Mimo to zakosiłam coś z odciskami. Zabieram to do Claire, żeby porównała z tym, co mamy. Świetny pomysł, ale i tak nie możemy tego wykorzystać, nawet jeśli się potwierdzi. Wiem, daj mi znać, jeśli ta współlokatorka powie ci coś interesującego. Spokojna głowa. Na razie. Na razie. Może i nie będziemy mogli tego wykorzystać, ale da nam pretekst, żeby powęszyć wokół niego trochę bardziej. Okej, co ja robię? Co ja robię? Nieważne. Dobra, to i będziemy na dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Gdzie ruszymy dalej. Najpierw do laboratorium. Może znowu pojawi się pan morderca. Pewnie nie, ale byłoby śmiesznie. Kochani dzieci Boże, siema.